książek. Teraz pierwszy, nie widziałam na żywo, więc bardzo się nie tylko ucieszyłam, ale postanowiłam przykucnąć i zacząć patrzeć. I tak jak wspomniałam na początku rozmowy o mrowisku, akurat to był pochód ścieżka. W pierwszej chwili wydało mi się, że ten pochód w ogóle, no niby idą wszystkie w jedną stronę, ale zauważyłam, że nie wszystkie mrówki niosą parasole, nie wszystkie mrówki niosą liście. Między nimi krzątają się bez ładu i składu mrówki, które niczego nie niosą, z których jedne są mniejsze od tych, które są tragarzami, a inne są może nawet nie tyle większe, co mają większe głowy i większe żuwaczki. Może trochę większe. I dla mnie one po prostu psuły ten pochód, dlatego że jakby bez ładu i składu się kręciły między tymi, które dźwigały przecież bardzo ciężkie dla siebie liście. Ale wtedy, kiedy posiedziałam dłużej i zaczęłam się wpatrywać, zobaczyłam, że zarówno mrówki, te, które były większe i miały potężniejsze żuwaczki, jak i te, które były mniejsze, odgrywają niezwykle ważną rolę w ochronie pochodu, jak również w ułatwianiu mrówkom, które dźwigają, tego dźwigania. Te mniejsze mróweczki na przykład pomagały, podsadzały liść, który się zsunął trochę mrówce, zdejmowały z liści minimalne dodatkowe obciążenia, bo czasem do liścia się przyczepiło ziarenko piasku i ono już stanowiło dodatkowy ciężar, więc te małe czy uprzątały spod nóg tych, które dźwigały jakieś mniejsze przeszkody. Natomiast duże mrówki były strażniczkami bezpieczeństwa tragarzy, no i pomagały wtedy, kiedy wymagało większej siły. Jak się zorientowałam, że to są strażniczki? Przede wszystkim wtedy, kiedy pochyliłam się nad ścieżką, one pierwsze podniosły żuwaczki do góry, jakby przyglądały się kto to, i wydało mi się, że jest to takie grożenie troszeczkę, grożenie, kto tutaj zagląda. Wtedy, kiedy zorientowały się, że ja tylko patrzę i nic więcej, nie będę przeszkadzać, ani zjadać, ani niszczyć, odpuściły i zajęły się tym, jakie miały podstawowe zadanie w ułatwianiu tragarzom doniesienia tej pożywki dla grzyba do mrowiska. I to samo Państwo zobaczycie, jeżeli chwilkę przysiądziecie obok mrowiska mrówki rudnicy w dzień słoneczny i ciepły, kiedy ruch na tym mrowisku jest potężny. Ja polecam słoneczny, ciepły dzień jeszcze dlatego, że one bardzo często wynoszą, wietrzą wtedy jajeczka i larwy. I to widać wtedy, że na mrowisku leżą kubki takie białych, maleńkich jajeczek, czy też białych, maleńkich larw. I radzę przysiąść w takiej odległości, która nie będzie niepokoiła, i zacząć przyglądać się działaniu mrówek. I zobaczycie wtedy prawdziwe cuda, bo jest to na tyle małe zwierzątko i na tyle szybko stosunkowo do naszych możliwości wzrokowych się porusza, że w pierwszej chwili naprawdę to wygląda jak jednolity ruch. Ale kiedy skupimy się na jednej części mrowiska, zobaczymy, ile tam jest takich sensownych i nawet czasem troszkę rozczulających działań. Dlatego, że często bywa tak, że mrówce na przykład myje czułki i to one oczywiście porozumiewają, że przekazują sobie informacje dotykając się czułkami, ale jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że niektóre i drugim pomagają. Tamty się coś przyczepi, ta jej pomoże odczepić, że jest to bardzo ścisła i bardzo precyzyjna współpraca. Nie należy się zrażać tym, że działa ona tak doskonale pod wpływem substancji królewskiej wydzielanej przez matkę. Ja myślę, że gdyby człowiek też wydzielał taką substancję, mądry człowiek, i umiał tak troszeczkę wpłynąć na ludzkie społeczeństwo, żeby raczej współpracowało niż kłóciło się i walczyło, ja bym chciała, żeby i w naszym świecie istniała taka substancja królewska. Co prawda nigdy nie ma gwarancji, kto tym królem zostanie, czy też królową, ale jeśli byłby to jeden rodzaj substancji królewskiej, na którą nie miałby wpływu charakter króla ani królowej, a ona z kolei miałaby taki wpływ na nas, że zaczęlibyśmy zamiast się kłócić
to współpracować i sobie pomagać, och, to świat stałby się rajem. Tylko czy wtedy umielibyśmy to zauważyć, czy działalibyśmy jak maszyny? Tu już trzeba by było porozmawiać z mrówką a myślę, że ona by powiedziała na ten temat wiele, bo zarówno u mrówek, jak i u pszczół zdarza się, że zachowują się one w sposób, który jakby zupełnie odbiega od tego, co narzuca im substancja królewska. I chcę na koniec powiedzieć Państwu, że każda mrówka i każda pszczoła i każdy termit, mimo to, iż jest na haju pod wpływem tejże substancji, swój rozum ma. I zdarza się tak, że aby wejść do ula pszczoła, czy też aby schronić się na chwilę w mrowisku, daje łapówkę temu, kto tego miejsca pilnuje. U pszczół jest to dość częsta sprawa, dlatego że wtedy, kiedy pszczoły są na robotnice na pożytku, czyli są na łąkach, gdzie zbierają nektar i pyłek, i nagle rozpęta się burza, jest bardzo zła pogoda, obładowana pszczoła spieszy się do swojego ula bardzo, żeby zdążyć, żeby nie tylko nie zginąć, ale nie stracić tego wszystkiego, co z takim trudem zdobyła na kwitnącej łące. Do ula jest daleko, ale po drodze jest ul niewłasny. Wiadomo, że nie do własnego nie wolno wejść, bo narażamy się na utratę życia. Ale ona wie, co zrobić, żeby zostać tam wpuszczoną. A mianowicie podlatuje, wyciąga pakiecik najlepszego pyłku jeszcze z kitem pszczelim i podsuwa strażniczce i mówi, ja ci to dam, a nawet dam ci, jak będę wychodziła, jeszcze drugi kawałeczek, jak mnie wpuścisz i pozwolisz przetrwać złą pogodę. I co się dzieje? I strażniczka mówi, no okej, no to daj mi taki fajny, i potem przy wyjściu też musi dać, i myślę, że jak się żegnają, to mówi, wiesz co, jak przyniesiesz drugi taki fajny kawałeczek i dobry, słodki nektar, to też cię wpuszczę, a nawet wpuszczę twoją koleżankę. No cóż, widać, że substancja królewska na łapówkarstwo nie ma wpływu. No trudno. Proszę Państwa, do usłyszenia za tydzień. To jest powtórka. Kłamaliście rano, kłamaliście w południe i kłamiecie teraz wieczorem. Egoizm, marnotrawstwo, pogarda. 8 lat, w których my zmienialiśmy Polskę, a wy przegrywaliście kolejne wybory. Powtórzę jeszcze raz. Podsumowanie rządów Platformy i PSL. To mogłyby być 3 słowa. I od rana do wieczora przez 8 lat. Przez 8 lat marzyliście tylko o jednym. Jak przejąć i dorwać się do władzy. Jeszcze raz przypomnę. Egoizm, marnotrawstwo, pogarda. Pogarda dla zwykłych Polaków. Nam jeszcze ludzi będą niszczyć pozycję. To będą te igrzyska zamiast konkretów, których niestety nie będzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Ten sobie szkodzi, kto nie słucha Radia Maryja. To jakby pierwsze, takie jest moja uwaga. A druga, jutro kończę 70, 70 lat, a mój kolega ze szkolnej ławy, Krzysiek Kołodziejczak z Patrzykowa koło Konina, kończy 69, bo jesteśmy właśnie o rok różnicy i dla niego coś, no i przy okazji dla mnie jakąś melodię o staruszkach, żeby nie tracili ducha. To tyle, szczęść Boże, pozdrawiam z Panem Bogiem. I od razu najserdeczniejsze życzenia urodzinowe składamy. No, dziękuję bardzo. No już jestem dziadkiem, ale jeszcze nie pradziadkiem, także jeszcze nie najgorzej.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. I za chwilę, drodzy Państwo, będziemy przyjmować kolejne telefony. O godzinie 1:00 serwis informacyjny, przegląd polskiej prasy. Po wiadomościach nasze rozmowy na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Mówiłam z Głuchowa. Pozdrawiam Maria. Ojcze Piotrze, ja chciałam się dołączyć oczywiście do wszystkich osób, które chcą wyrazić wdzięczność swoją i zachwyt nad piękną świątynią, nad piękną uroczystością. Chwilę czoła nad wszystkimi osobami, które przyczyniły się do uświetnienia tej świątyni, ale chciałam zwrócić szczególną uwagę na słowa Nuncjusza papieskiego, który podkreślił, że liczy na owoce nowej ewangelizacji. Legata księdza kardynała Gorzolewskiego. Tak, przepraszam, że liczy na owoce nowej ewangelizacji. I tak sobie pomyślałam, że przede wszystkim należy się dziękczynienie, no bo to jest wotum wdzięczności. Wdzięczność przyciąga łaski. My w tej chwili jesteśmy na pewno w takim stanie, gdzie spływają łaski na nas, ale od nas wymaga się, dobrze byłoby czynić dziękczynienie i uwielbienie, żeby po prostu rozpalić, rozbudzić nasze serca. Ja bym proponowała, żeby każdy, kto jest zachwycony tym dziełem naszym wspólnym, przede wszystkim dziełem Pana Boga, żeby otworzył Pismo Święte, Księgę Psalmów i chociaż codziennie jeden psalm na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana Boga w Trójcy Jedynego, żeby ten psalm przeczytał. Dlaczego ja tak mówię? Dlatego, bo odkryłam sama, że czytanie Pisma Świętego, a szczególnie Księgi Psalmów, uczy miłości. Pan Bóg nas kocha, a my nie zawsze umiemy kochać Pana Boga. Nie umiemy tego jakby wyrazić. I nawiązanie dialogu, czytanie Słowa Bożego, może najpierw od Księgi Psalmów, ponieważ to są, no, Pismo Stary Testament, no wiadomo, jest trudną lekturą. Ewangelie są dużo łatwiejsze, a Księga Psalmów wyłącznie, no, wychwala Pana Boga i tu nawiązujemy relacje. Tak jak powstaje miłość, no miłość powstaje przez Słowo, ze słuchania i rodzi się ze Słowa. Pan Bóg, no, mógłby nas oczarować, pstryknąć, jak to się mówi, palcem i byśmy wszyscy byli w zachwycie, ale Pan Bóg nie chce zniewalać miłością. Pan Bóg chce nas przyciągnąć i my musimy też Go szukać. Stąd mój apel i takie po prostu rozpalenie, a jak rozpalimy nasze serca, to wtedy będzie wszystko dobrze szło, wtedy ludzie się poprawią, nie będą błądzić, może nie będą jedni na drugich naskakiwać, no będą na pewno owoce, bo ja w to święcie wierzę, że owoce będą ogromne. Dlatego liczę na to, że ktoś może podejmie ten apel, żeby po prostu wychwalać Pana Boga. No i to by było o tyle. Szczęść Boże. Szczęść Boże i zapraszamy Pani Anno do Torunia. Pozdrawiamy gorąco, dziękujemy za tę zachętę, zarazem i świadectwo. Nasz słuchacz prosił utwór zatytułowany Beata w wykonaniu Pana Szczepanika. Znalazłem utwór w wykonaniu Pana Laskowskiego, Pana Szczepanika. Takiego utworu nie mamy w naszym archiwum, czyli przypuszczalnie Pan mógł pomylić wykonawców tego utworu, a zatem Beata w wykonaniu Janusza Laskowskiego. Pierwsza godzina w Polsce. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy!
Tak? Dokładnie. Nie byłoby wody, nic.